Dzień dobry, to Tomek Golonko, portal na temat.pl. Z okazji świąt postanowiliśmy zapytać ludzi, czego sobie życzą, czy najdroższe prezenty zawsze są tymi najcenniejszymi, gdzie szukać szczęścia, no i czy święta to jest najlepszy moment na podanie sobie ręki na zgodę. A kto o życiu i o świętach i o magii świąt może wiedzieć więcej niż nasi kochani seniorzy? Pierwsze święta Bożego Narodzenia, jakie Pani pamięta w swoim życiu, jak wyglądały? Wspaniałe. Mhm. Wspaniałe święta, bo ja pochodzę z wielodzietnej rodziny. W tym domu było bardzo wesoło, bardzo miło. Wszyscy się schodzili, nawet moja mamusia zapraszała obce osoby, żeby przychodziły. Było gwarno, wesoło. Może nie było aż tak dostatnio, ale było bardzo dobrze. Nasze święta były bardzo skromne, bardzo ubogie. Malutka choineczka, bo nie było nawet miejsca na nią wiele. Jeżeli chodzi o prezenty, miałam, prawda, nowe kokardy do włosów. To już był prezent, to nie było codzienność, to było coś innego, bo były nowe, kolorowe czy coś takiego. Więc i chyba dzięki temu umiałyśmy się cieszyć, a ja teraz doceniam i umiem się cieszyć. Ja z każdej drobnostki umiem się cieszyć i umiem wnioskować to, że to jest właśnie takie, to jest moje małe szczęście. To były takie uduchowione święta w rodzinie, gdzie byliśmy nasza rodzina, ale nasi najbliżsi wujkowie, stryjkowie też blisko mieszkali, więc nas odwiedzali, prawda, i było tak jakoś wesoło. Czyli przyjmowanie w domu obcych ludzi, tak. Wędrowców zbłąkanych, tak. To nie był żaden problem? Nie. Było bardzo dużo takich rzeczy, bo ja mieszkałam na terenach ziem odzyskanych, tam się urodziłam i po prostu uważałam, że tam dużo osób nie miało rodziny. Przyjechali Żydzi, którzy ocaleli po prostu. Przyjechało dużo Rosjan, których uciekło, Ukraińców, których tam się zadobili, a później jeszcze po takiej rewolucji w Grecji przyjechało sporo Greków, tak, na te tereny. Także uważam, że to było fajne. To było fajne. Czyli nie miało znaczenia to, kto jaki kolor skóry miał, nie. Kto z jakiego kraju pochodzi, nie. Jakie ma tradycje. Nie, liczył się człowiek. A jak jest dziś? Bardzo są poróżnione rodziny. Rozmawialiśmy wcześniej i Pani powiedziała też bardzo ważną rzecz, że ktoś, kto nie jest nauczony miłości, trudno mu tą miłość dać. Oczywiście, to jest prawda. I Pani tak też powiedziała bardzo otwarcie, że jest za każdą miłością. Czyli, oczywiście. Za czyli każdą za miłością jestem po prostu, dlatego że miłość przychodzi sama. Każdą miłość trzeba uszanować, jaka by to nie była. Czy miłość do dziecka, czy miłość do matki, czy miłość do koleżanki. Później jak się jest dorosłym, do chłopaka, do dziewczyny. Popieram wszystkie orientacje. Dla mnie to, co mówią, że to jest zboczenie, że to jest choroba, że to niech sami doświadczą tego po prostu. Bo czy taka babcia, jakby miała takiego wnuczka, to by nie kochała? Czy taką wnuczkę? No niestety odrzuciłaby ją? Niestety się zdarza. No tak, to są głupie babcie. To babcie nie znają miłości. No jak można odrzucić wnuczka, którego się kocha, dlatego że on inną miłość wyznaje? Ja uważam, że świat jest taki, że żeby było nam dobrze wszystkim, to chyba trzeba umieć przebaczać, umieć kochać, kochać siebie, ludzi, świat, zwierzęta, widzieć to, co najlepsze. Są ludzie, którzy w życiu widzą wszystko, co jest najgorsze, ciągle, wszystko na czarno, wszystko na nie. Naucz się umieć korzystać, że jesteś na tym świecie, że masz mamę, że masz braci, że masz rodzinę, przyjaciół.
Przechodzimy też do takiego bardzo ważnego dla mnie punktu, czyli do samotności. Na przykład mamy sąsiadkę albo sąsiada bez względu na wiek i wiemy, że jest sam w domu, to czy warto albo czy powinniśmy właśnie tak jak człowiek otworzyć drzwi, zapukać do drzwi i powiedzieć: słuchaj, dzisiaj jest Wigilia, są święta, zapraszam do siebie. Czy dzisiaj takie gesty są ważne i czy powinniśmy je robić i czy łatwo je zrobić, bo to... Bardzo ważne są te gesty. Trzeba w tym dniu przynajmniej jakimś tego poczuć takie wielkie człowieczeństwo, że on jest sam, że a może czasami coś ktoś zrobi nieświadomie źle. To nie zawsze jest z zamysłem, że kogoś tam jakoś skrzywdzić. Czasami się zdarza, że ktoś niechcący coś powie, coś zrobi. I do takich naczelnych rzeczy, których na święta i na Wigilię jest, to jest przebaczenie. Zbliża się dużymi krokami 2023 rok i bardzo bym chciał usłyszeć od Pani wskazówki dla wszystkich ludzi, i młodych, i starszych, jak zrobić, żeby ten 2023 rok był lepszy, żebyśmy byli lepszymi ludźmi. Co by Pani powiedziała ludziom, żeby ten przyszły rok był lepszy dzięki nam samym? Żeby bardziej kochali drugiego człowieka. Żeby nie patrzeć tylko na strony materialne. Patrzeć na różnego rodzaju uczucia, problemy. Nie myśleć tylko o sobie. Przebaczajmy sobie, a będzie tego lżej. Nie będzie zawiści, nie będzie złości, nie będzie jakichś takich docinek i w pracy, i gdzie indziej. Tak, żeby było miło. No i miłości. I miłości. Miłość jest najważniejsza. Od dziecka do staruszka.